Właściwie to nie była armia, to nie było wojsko i właściwie powiedziałbym, rozkazów nie było. Marek był komendantem wszystkich grup, aż do chwili, kiedy żeśmy zdecydowali, po kilku dniach, tego nie pamiętam, to było po 4 czy 5 dniach, żeśmy zdecydowali, że nie można dłużej tam być, bo ogień nas wygania, spalimy się żywcem. W tworzonym przez nazistów warszawskim getcie stłoczonych jest 500 000 Żydów. Do połowy 1942 roku zginie tu ponad 100 tysięcy ludzi, a 300 tysięcy trafi do obozów zagłady. Lecz gdy w kwietniu 1943 roku Niemcy chcą zlikwidować ostatnich ocalałych, niespodziewanie napotykają zbrojny opór. Jednym z dowódców powstania jest Marek Edelman. Zło nie jest banalnością, jest w charakterze człowieka. To jest dno człowieka. Człowiek jest zły, bo gdyby nie był zły, to by w ogóle nie zaistniał. Był tak zły, że swoich wszystkich rówieśników 100 tysięcy, 10 tysięcy lat temu wyrżnął, zniszczył i sam został, bo jadł mięso i trawę i wszystko. Się lepiej przystosował, a wszystkich innych zniszczył przecież, tak? Wszystko, co jest słabsze, zabić. I na tym polega to nieszczęście. Na tym to polega to nieszczęście, że człowiek jest zły. Człowiek ma podły charakter. Jest niedobry. Z moich kolegów i z moich znajomych i z mojego otoczenia nie szukał Boga, tylko nienawidził Hitlera. A co do za Bóg, nie był w ogóle, nie istniał w getcie, bo gdzie on był? Jeżeli Bóg każe zabijać ludzi, to nie ma Boga. Kto to się oglądał na takie rzeczy? Patrzeli, że jak strzelają, żeby uciec do bramy, żeby ciebie nie trafił, to co to ma z Bogiem wspólnego? Wszyscy nienawidzili tego Boga, który tutaj zabija ludzi, bo przecież zaczęli zabijać od razu. Sprawa Boga jest w ogóle nieistotna, ona w ogóle w tym bandytyzmie hitlerowskim nie istniała. Istniało przetrwanie. Przecież Pan Bóg nie zabiera życia, tylko choroba zabiera życie. Chodzi o to, żeby być z tym człowiekiem do samego końca i wbrew wszelkim przeciwnościom starać się mu przedłużyć życie.